Witajcie. Dzisiaj słowem, które nas poprowadzi w naszych rozważaniach, jest list świętego Pawła Apostoła do Kolosan. Dwa zdania wybraliśmy dla Was. Zacznę od zdania skierowanego do żon. Żony, bądźcie poddane mężom, jak przystoi w Panu. To zdanie jest dla mnie szczególnie ważne, ponieważ przywodzi mi na myśl doświadczenia z rekolekcji, które przeżywałam kilka lat temu, kiedy to razem z Panem Jezusem mogłam zrozumieć bardziej, co to znaczy dla mnie być poddaną mojemu mężowi. Podobnie jak wiele kobiet w dzisiejszych czasach, rozumiałam to słowo tylko w taki sposób, że mam być służącą bez własnego zdania, z czym oczywiście nie chciałam się zgodzić. Podczas tych rekolekcji usłyszałam kilka sugestii dla siebie, między innymi to, żeby liczyć się ze zdaniem swojego męża, szanować to, co on mówi, dopuszczać go do głosu wtedy, kiedy jesteśmy w towarzystwie, nie zagadywać, nie udowadniać, że tylko ja mam rację i że moje musi być ciągle na wierzchu. Też szanować jego autorytet, który ma jako mężczyzna, jako ojciec, jako mąż. Pan Jezus też zachęcił mnie do tego, żeby mój mąż zobaczył w moich oczach uznanie, jakim go darzę. I dzisiaj zachęcam Was, drogie Panie, do tego, żebyście pochyliły się nad tym słowem i zapytały Pana Jezusa, co ono dla Was znaczy i poszukały konkretnych wskazówek dla Was jako dla żon. Co to znaczy, że masz być poddana swojemu mężowi w Panu? Druga część słowa jest dla Panów i tu jest zadanie. Panowie, mężowie, miłujcie żony i nie sprawiajcie im przykrości. Pomyśl sobie, co to znaczy miłować żonę. Jak ją miłowałeś na początku swojego małżeństwa, a jak ją miłujesz dzisiaj? Czym sobie zasłużyłeś na autorytet, jakim masz w rodzinie? Czy wchodzisz z inicjatywą jako mężczyzna? Czy zabierasz żonę do kina, czy zabiera ona ciebie do kina? Popatrz oczami swojej żony na siebie i zobacz, jakim jesteś mężem, jak miłujesz swoją żonę. A takie zadanie wspólne, oko w oko, a może osoba w osobę, zróbcie dzisiaj coś przyjemnego dla siebie, tylko dlatego, żeby sprawić się drugiej osobie przyjemność, a nie dla żadnej kalkulacji. Powodzenia.